serdecznie. Widzimy już drużyny wchodzące na boisko w strojach białych Mieszko Gniezno z niebieskimi dodatkami, w strojach czerwono-czarnych Sparta Szamotuły, a trójka sędziowska dzisiaj to jako główny pan Michał Arentewicz, asystenci panowie Włodzimierz Chwalisz i Kamil Grzechnik, wszyscy z OKS-u. Jeszcze raz szybciutko składy. Drużyna gości Mieszko Gniezno, białe stroje. Bramce Mikołaj Miczyński, 15 Robert Pepliński, 10 Łukasz Mokrzycki, 23 Dawid Urbaniak, 16 Patryk Pawłowski, 2 Karol Karasiewicz, 5 Michał Góralski, 11 Andrzej Stefański, 8 Wojciech Gąsiorowski, 3 Krzysztof Jackowiak, 21 Kamil Hopcia. I Sparta czerwono-czarne stroje, bramce Patryk Poczek, 19 Dominik Rzeszowski, 8 Kacper Lura, 18 Maciej Sołtysiak, 3 Tymoteusz Urbański, 17 Jacek Gil, 17 Jacek Tacik, a z szóstką Jacek Gil, 5 Hubert Słomiński, 14 Dawid Suchowski, 23 Marcel Staniszewski i 20 Jakub Paździerski. Dominik Rzeszowski, numer 19, strzelcem pierwszej bramki w dzisiejszym spotkaniu. I tym samym Sparta Szamotuły od 22 minuty prowadzi z Mieszkiem Gniezno 1-0. A Dominik już w rundzie wiosennym strzelił czwartą bramkę dla drużyny Sparta. Sędzia główny pan Michał Arentewicz zakończył pierwszą część spotkania meczu o mistrzostwo czwartej linii grupy północnej. Sparta Szamotuły prowadzi z Mieszkiem Gniezno 1-0. W 22 minucie bramkę dla Sparty zdobył Dominik Rzeszowski. Jeszcze słówko od kibica. Sławomir Konieczny, Didas, Potopienia, Badas. Michał Góralski, strzelcem bramki dla Mieszka Gniezno. Sparta Szamotuły, Mieszko Gniezno. Bramka nieuznana przez sędziego. Wynik w dalszym ciągu 1-1. Natomiast żółtą kartkę otrzymał zawodnik z numerem 3 Krzysztof Jackowiak z drużyny go.
66 minuta i Mieszko Gniezno strzela drugą bramkę, a konkretnie Andrzej Stefański numer 11, Sparta Mieszko Gniezno.